to jest sprawozdanie z działalności Komisji Infrastruktury i pana przewodniczącego proszę o przedstawienie sprawozdania. Szanowny panie przewodniczący, koleżanki i koledzy radni. Komisja spotkała się 12 listopada bieżącego roku o godzinie 18. Otwarliśmy posiedzenie, przyjęliśmy porządek obrad. Przyjęliśmy protokół z poprzedniego posiedzenia. Tutaj mieliśmy gościa w osobie pana Jarosława Kajdańskiego, który nam w skrócie powiedział i opowiedział o planach, o punktach, które są już jakby załatwione przez radnych miasta, konkretnie w osobie pana Kośmidera. Tutaj jakby jednogłośnie komisja, również tak jak inne komisje, no, pochwaliła działania tutaj pana Jarosława. Również komisja zadeklarowała, że w roku 2013 będziemy się starać wpisać do planu przynajmniej takie sprawy jak oświetlenie w kierunku dojścia do tego parku, jak i ewentualnie próby zrobienia jakiegoś tam, nie wiem, kawałka chodnika, cokolwiek, żeby tutaj, powiedzmy, no, iść do przodu w tychże sprawach. Jak chodzi o sprawy, bo tutaj też dzisiaj komisja miała się wychodzić sprawy, co by tam widziała, to rzeczywiście tutaj radni poprzednicy się wypowiedzieli, jakby też, jakby nikt tutaj nic mówiąc, więc nie będę się powtarzał, żeby państwu czasu nie zabierać. Więc też takie coś widzimy, właśnie widzimy jakby coś związane z dobrem wszystkich, czyli żeby powiedzmy można było tam rzeczywiście zorganizować jakieś, nie wiem, nauki dla dzieci, powiedzmy gry na różnych instrumentach, czy jakieś zrobienie jakichś spraw związanych dla dzieci, czyli jakieś, powiedzmy, lub książki, recytacja wierszy, prawda, wszystko związane z kulturą, bo tego nigdy za wiele, a młodzież, dobrze byłaby młodzież zaangażować właśnie, zamiast powiedzmy zbijać bąki na placach, to żeby powiedzmy tutaj coś ewentualnie dobrego z tego wynikało. Również komisja przygotowała dwa projekty uchwał, jak również chwileczkę dewagowała na temat zgody, jakby opinii komisji, czyli Rady Dzielnicy Jedrasty na temat anten przy szkole na ulicy Cechowej. Tam chodzi o znowu wyrażenie zgody na umowę na dwie kolejne anteny, które się umowa kończy. Tutaj rzeczywiście, biorąc pod uwagę stanowisko radnych, jak i również zarządu, odstępujemy tutaj od przygotowania projektu uchwały, dlatego że jakiś czas temu jednogłośnie stwierdziliśmy, że zarząd się ma zwrócić do Rady Miasta o opinię i takie pismo poszło, natomiast do dzisiaj dnia nie ma opinii osób kompetentnych, czy to jest szkodliwe, czy też nie. W związku z powyższym, żeby nikogo nie urazić, nie mając wiedzy na ten temat, bo niestety radni tutaj w tym parku, no, rzeczywiście nie są dostatecznie wykształceni, poinformowani, czy to faktycznie szkodzi, czy nie. W związku z tym odstąpiliśmy od tegoż projektu. Były wolne wnioski. Ustaliliśmy termin następnego posiedzenia komisji i zamknęliśmy posiedzenie komisji o godzinie 19. Dziękuję. Czy macie państwo jakieś pytania związane z działalnością Komisji Infrastruktury? Ja się oczywiście muszę wypowiedzieć na temat tych anten. Mianowicie, proszę państwa, znowu jest ta sama sytuacja, co była ze szkoły na Dobrzyckiej, gdzie żadna opinia, ani negatywna, ani pozytywna, nie została de facto, nazwijmy to, wysłana. W związku z tym dyrektor placówki szkoły specjalnej zwrócił się do Wydziału Skarbu, tudzież do zespołu ekonomii oświaty, co ma z tym robić. W związku z tym poradzili mu, żeby napisał jakieś pismo. Napisał jakieś pismo, w związku z tym uznano, że jest w trakcie tak zwanego procesu odwoławczego, który trwa już dokładnie prawie rok. W związku z tym ta antena nie została zlikwidowana i nadal jest płacone, chociaż jest to już okres bezumowny, no bo umowa nie może
przedłużona w związku z tym, że Rada Agencji nie wyraża opinii. Tak samo będzie w tej sytuacji. My nie dajemy opinii, w związku z tym dyrektor rozpocznie tak zwany proces odwoławczy i nadal będą mu płacić. W związku z tym, no, jak było niepoważne, tak jest niepoważne zostanie. Dziękuję. Ale co jest niepoważne? No niepoważne jest to, że bez umowy może być dalej antena. My jako jedyna dzielnica ze wszystkich dzielnic Krakowa nie wyrażamy opinii pozytywnej, bo wszystkie inne pozytywne wyrażają de facto. I dla mnie to jest niepoważne. No nie wiem, jeżeli uważasz, że jest to poważne, to okej. Okay. To nie jest tak, że jesteśmy jedyną dzielnicą, która nie opiniuje negatywnie, czy nie wyraża opinii pozytywnej. Bo tak nie jest. Ja tę sprawę poruszyłem na posiedzeniu ostatniego zebrania przewodniczących dzielnic i chciałbym, żeby jako pewien temat związany ze współpracą z Wydziałem Skarbu. Głosy padały różne. No. Część przewodniczących dzielnic tego podchodzi w sposób taki bardziej liberalny. Część tutaj podziela takie zdanie, że jest to szkodliwe. No ale faktycznie władze miasta, ani Wydział Skarbu, ani też dzielnice no, nie dysponują jakimiś merytorycznymi opiniami, według które świadczyłyby o szkodliwości bądź nie tego oddziaływania. Będę się starał, aby na następnym posiedzeniu tego zebrania przewodniczących dzielnic ten temat stał się jednym z głównych wątków i żeby poszedł jakiś wyraźny wniosek, nie tylko z naszej strony, ale i ze strony powiedzmy krakowskich dzielnic, żebyśmy w tej sprawie jakąś opinię opracowaną przez środek niezależny, merytorycznie do tego przygotowany, otrzymali, bo faktycznie tak jest. Znaczy, tutaj to jest element prawdy, w tym co mówił przewodniczący Stawiecki, jest, żebyśmy opiniować powinni, tylko że trudno przedstawiać i zajmować stanowisko w jakiejś sprawie, gdy nie mamy wystarczającej wiedzy, a to faktycznie może tak jest, jak mówił przewodniczący Grabowski i część tutaj kolegów, że to jest szkodliwe. Ja przypomnę, że ja mam za postawieniem tych anten, ale po wielkiej debacie tutaj na czterech sesjach, czy może na większej ilości, przyjęliśmy akurat przy inspiracji też radnych miasta Krakowa, gdzie pojawiła się ta wątpliwość, czy one są szkodliwe, czy nie są szkodliwe. I myśmy się utożsamili z tym, że nie wiemy, czy jeżeli oni mają tak jakąś opinię pozytywną do montażu, bo oni mają taką opinię pozytywną do montażu, ale temat zrobił się powszechnie, no nazwijmy taki zrażenie. Proszę zauważyć, że w wielu naszych opiniach negatywnych urząd podejmuje opinię pozytywną, a w tym momencie nie podejmuje żadnej opinii, czyli też albo nie wiedzą, albo balansują, albo to jest jeszcze inny temat, który jest w historii tych radnych. Wydaje mi się, że taka instytucja gmina Kraków ma środki na to, żeby no, nazwę to skrótowo niezależnego eksperta, powołać w tej temacie, czy zająć jednoznaczne stanowisko, bo mogłaby przyjąć, na przykład każdy radny przyjąć taką uchwałę, ze zasady od roku 2014 na żadnej placówce oświatowej nie montujemy anten. No, tu jest, jak się to mówi, chowanie głowy w piasek. No bo nawet nie trzeba przy takiej uchwale gminy uzasadniać, że ze względu zdrowotnych. No, przyjmuje się zasadę, że szkoły gminne będą mieć anten. Nie ma tu rozstrzygnięcia. Tym bardziej my na takim ale są kompetencje, wróciliśmy się do
To na koniec się odniosę, a teraz bym prosił, zgłaszam od dłuższego czasu, panie przewodniczący, a chciałbym na temat ten, który teraz tutaj rozmawiamy, żeby później drugi raz się nie wtrącać w tej sprawie, jeżeli można. Bardzo ciekawy wątek wyszedł w czasie rozmowy, którą mieliśmy na komisji na temat anten. Okazuje się, że zwracają się do nas szkoły, które są rozliczane finansowo przez ZEO. I tutaj właśnie do tego wątku co mieliśmy do panią radną Kijewską. Okazuje się, że pan dyrektor Ławrowski jako szkoła samobilansująca nie zwraca się do nas w ogóle. Montuje nową antenę albo przedłuża bez naszej wiedzy i zgody. Z tego wynika, że to jest jakiś kuriozum, że szkoła, która jest samobilansująca, nie musi się zwracać przez Urząd Skarbu, a która jest rozliczana przez ZEO, co ma to do tego, to nie wiem, się zwraca. Z tego wynika, zrównuje się do tego, żeby były samofinansujące i nie mamy tego problemu, bo dyrektor w danym momencie tak podejmuje decyzję. Dziękuję. Ta sprawa była o tej szkole poruszana. Jeden pan, który na Serbskiej mieszkał, bardzo się uparł i było szereg pism, te pisma są do odnalezienia i udowodnił, że nie ma pewności, że urządzenia nadające nie są szkodliwe. To nie miał pewności w ogóle. I dlatego antena została demontowana. W tym czasie, na kadencji poprzedniej, no ale to jest tak, możemy dyskutować, słuchajcie. Jeszcze no, możemy dyskutować, nie musimy dyskutować, ale sprawowy jest temat wyciągnięty przez która na Wielanach posiada tam 3 czy 4 anteny i już mieszkańcy wdali do miasta wykazy dzieci chorych, które prawdopodobnie przez promieniowanie. Ja też chciałem coś powiedzieć. To jest taki powrót do tej dyskusji, która już tutaj wielokrotnie miała miejsce. Do dzisiaj nie procedujemy konkretnego projektu uchwały. No, na pewno są te, jest to stanowisko Rady Europy i Światowej Organizacji Zdrowia. No, w świetle tych argumentów należy być co najmniej ostrożny przy podejmowaniu opinii. Ta sprawa stała się głośna medialnie, stąd też jest większa ostrożność ze strony urzędników. I oni teraz, wcześniej to raczej właśnie średnio liczono się z naszymi opiniami, a teraz, gdy jest pewna burza medialna wokół szkodliwości oddziaływania anteny, oczekują na nasze stanowisko i nasze opinie, żeby mieć pewnego rodzaju zabezpieczenie, że tutaj Rada Dzielnicy zaopiniowała tak czy inaczej. Niemniej jednak faktycznie w świetle tej procedury urzędowej jest potrzebna opinia Rady Dzielnicy. Faktycznie tak jest. Proszę bardzo, podsumuję pan przewodniczący. Krótko, panie przewodniczący, rzeczywiście tak pan kolega zauważył radny, że moglibyśmy dewagować do rana na ten temat. Panowie, Komisja Infrastruktury pochyliła się Panowie dyskutowali. I sytuacja była taka, żeśmy debatowali nad tym i tak naprawdę, żeśmy zrobili takie głosowanie, co by było, jakbyśmy podjęli ten projekt uchwały i okazało się, na 7 członków komisji, 6 zagłosowało przeciw przedłużeniu umowy. Jedna osoba, oczywiście to nie jest tajemnicą, prawda, ale jedna osoba była przeciwna komisji. I powiem krótko, firma plus GSM wystąpiła o przedłużenie tejże umowy. Ma zgodę, czyli że jest wszystko super, Instytutu Laboratorium Badawczego aż z Tarnowa, prawda? Jest to bardzo dziwne, gdyż firma
mieści się w Katowicach. W Krakowie mamy tysiące takich firm, które by naprawdę dobrze to zrobiły. Oni zwracają się do prywatnej firmy w Tarnowie. Natomiast, jak Państwo pamiętacie, na ten temat już rozmawialiśmy i Bielany stanęły na wysokości zadania i anten praktycznie tam już nie ma. Byłoby to straszną rzeczą, jeżeli by była prawda to, co Pan tutaj kolega radny mówi, Pan Sarnecki, że ktoś nie dostał od nas żadnej opinii, miasto również nie dało żadnej zgody ani opinii, a ponoć, że dalej anteny są użytkowane, bo coś tu jest nie tak. Jeżeli nie ma umowy, prawda? To czyli jak jest pod stołem dawane pieniądze za, że tak powiem, użytkowanie tych anten na dachu szkoły, to coś tu jest nie tak, panie przewodniczący. W związku z powyższym trzeba by byłoby się zwrócić rzeczywiście do tej szkoły, czy do Urzędu Miasta z zapytaniem, czy tak faktycznie jest, no bo to by było jakieś coś nie wiem, prawda? Nie, no dobrze, tylko że, proszę Państwa, sytuacja jest taka, że każdy się obecnie boi podjąć decyzję, jak Pan Przewodniczący zauważył, powiedzmy, że to jest szkodliwe czy nie. Doskonale Państwo wiecie, że jest to szkodliwe i jakby dzisiaj był projekt, mógł być projekt poddany pod, w ogóle tutaj jakby zarząd zaopiniował go pozytywnie, to w komisji było 6 głosów negatywnych za jednym pozytywnym. Więc proszę Państwa, też trzeba wziąć definitywnie temat rozstrzygnąć w Urzędzie Miasta, czy dadzą nam opinię, czy nie na ten temat, jakie stanowisko jest, ponieważ tak rzeczywiście robimy, tak jak tutaj kolega radny, pan Kosz, no kowamy głowę w piasek, rzeczywiście nie procedujemy, prawda? Czyli tak jakbyśmy się z tym zgadzali, że to jest dobre, no, no nie do końca. Nie do końca. Nie, bo zostało przesłane w gminach. No, proszę? Głowę w piasek? Gmina. Ale ja teraz mówię o nas, bo rzeczywiście któryś raz podchodzi temat, ustaliliśmy, że od nowego roku był etap, że rzeczywiście, ze względu na to, że wygląda na tym materiał, który ja Państwu przygotowałem i tutaj czytaliśmy, byli tutaj ze szkoły przedstawiciele, że jest to niewątpliwie szkodliwe, a nie chcemy narażać dzieci, prawda, na tą szkodliwość, a nic nie mamy przeciwko antenom, żeby je budowali na jakiś masztach, natomiast nie budują, ponieważ nie dostaną zgody na te maszty, a oni wykorzystują temat, że już budynek jest iluś metrowy, prawda, i ta antena ma tylko ileś metrów i rada, nie Rada Miasta, tylko Urząd Miasta daje też zgody pozytywne, tak naprawdę ochrona środowiska. W związku z powyższym, panie przewodniczący, warto by było to raz na zawsze rozstrzygnąć i zwrócić się faktycznie do Urzędu Miasta o konkretną opinię lub ponowić prośbę o taką opinię. Bo rzeczywiście niepoważne jest, że przychodzi jakieś pismo, a my nie opiniujemy, bo czekamy na jakąś opinię. Znaczy, żeby była... Tak, dziękuję. Znaczy, żeby była jasność, bo opinia Wydziału Ochrony Środowiska jest zawsze pozytywna. Ale to tak jak opinię Wydziału Ochrony Środowiska nam chodzi, tylko o opinię przygotowaną przez niezależnych ekspertów. Obawiam się, że w tej sytuacji miasto nie wydatkuje środków na opracowanie jakiejś niezależnej opinii przez ekspertów zewnętrznych. No, obawiam się tego, że natomiast ja jeszcze raz ten temat poruszę na konwencie przewodniczących dzielnic. Wtedy, miejmy nadzieję, jakaś odpowiedź będzie. No, podczas tej ostatniej dyskusji na tym spotkaniu pani wicedyrektor Wydziału Skarbu zadała pytanie, czy w związku z tym zawnioskujemy o to, aby zmienić tą procedurę urzędową i krótko mówiąc, żeby dzielnice zrezygnowały z tej kompetencji opiniodawczej w takiej sytuacji. To też jest pytanie do Państwa, czy w imieniu Rady Dzielnicy 11 wnioskować o zmniejszenie kompetencji Rady Dzielnicy, bo taka kwestia też spadła podczas tej dyskusji. To szczerze mówiąc dość oryginalne podejście ze strony Rady Dzielnicy. Co najmniej.
Przecież jest kryzys oświaty, prawda? Są szkoły zamykane ze względu na dziurę w budżecie, a szkoły nasze wypłacają sobie ten budżet tymi antenami, tymi masztami, ponieważ kreatorzy płacą bardzo znaczące kwoty na to, żeby najmniej dachy, prawda? Więc to jest problem. Jest problem w pieniądzach, że dyrektorzy czasami muszą przymykać oko na te swoje również własne wątpliwości, nie chcą ich rozstrzygać, ponieważ no, muszą utrzymać szkołę, tak? Taki operator na ten, na przykład na Toczyski, ja tam zwróciłem 7 anten, razy, to jest po prostu potężny zaszczyt finansowy dla szkoły. I to jest, w tym jest problem. Tak, nie doczekamy się niezależnych ekspertów, powołanych z jednego miasta, bo to jest na wyjście, że nie można, prawda? Ja osobiście, no ja nie chcę wyjść, ale prośmy się o to mówię. Stawiamy przed takim dylematem, no i to no, dylematem moralnym naprawdę. Znaczy, czy głosować za opinią pozytywną, ale mając wiedzę, że są duże wątpliwości, to wątpliwości stawiane przez poważne instytucje międzynarodowe. Z tym, że też w tym stanowisku Światowej Organizacji Zdrowia i Prowadzenia Parlamentarnego Rady Europy nie było mowy o konkretnym przypadku danej szkoły i o takiej sytuacji. To było takie stanowisko bardzo ogólne co do ewentualnej szkodliwości oddziaływania tych fal elektromagnetycznych. Czy z drugiej strony odmawiać dodatkowych środków pozyskiwanych przez szkoły na pożyteczne cele w sytuacji no, tak drastycznego kryzysu finansów miejskich. No, to jest naprawdę poważny dylemat. Ja osobiście ten dylemat, myślę, że każdy z Państwa mógł rozstrzygać w własnym sumieniu, to ja myślę, że jakieś twarde podstawy. No, a tymczasem tych twardych podstaw tej wiedzy no, nie ma. Bo ja nie mam takiego wykształcenia. Opinii, stanowiska przygotowane to przez faktycznie niezależną, niezaangażowaną w tą sprawę i to niezaangażowaną finansowo, nie wiem, instytucje, ekspertów itd. Ja myślę, że ktoś, kto rozstrzygnie ten problem, że poprawi mnie na stryczka. A niezależnie od wszystkiego, moim zdaniem, skoro ciąży na nas pewien obowiązek zgodny z procedurami przyjętymi przez urząd, to uważam, że powinniśmy takie uchwały i takie uchwały nie pozostawiać bez rozstrzygnięcia. Każdy z nas coś na ten temat wie, przyczyna się do jednej lub drugiej strony, ma jakąś wiedzę niekoniecznie pełną i zgodnie z tym, bo to jest na tym 21 osób, żeby demokratycznie ta opinia została wydana. Jeden głosuje za, drugi przeciw, co będzie z tego wszystkiego, to tak będzie. Nie musimy, znaczy uważam, że rada powinna być zbudowana. Wiecie Państwo, architektura czy wydział architektury też się nie liczy z naszymi negatywnymi opiniami często, ale my się sprzeciwiamy mimo to, prawda? I myślę, że to nie jest w porządku w stosunku do tych ludzi, którzy się starają. Nie zgadzam się z Panią, natomiast o to w grę wchodzi życie i zdrowie ludzkie. To jest problem poważniejszy niż decyzje o warunkach zawodowych. Natomiast ja proponuję tak, że ja jeszcze raz spróbuję wystąpić tą sprawą na zebraniu formalnej konwent, ale zebraniu przewodniczących dzielnic. Mam nadzieję, że pójdzie z tego zebrania jakiś wniosek do Pana Prezydenta. Poczekamy na odpowiedź. Jeżeli tej odpowiedzi nie będzie, to w jakimś w miarę racjonalnie określonym okresie czasu miasto nie wystąpi o sporządzenie takiej
eksperckiej opinii, no to wtedy tak, no to wtedy będziemy musieli wrócić do podejmowania tutaj uchwał i każdy we własnym sumieniu będzie zgodnie z własnym sumieniem głosował. Natomiast no nie wiem, no to nie wiem jak ja będę. Panie przewodniczący, miasto nie zleci nikomu badania takiego, czy to jest szkodliwe, czy nie szkodliwe. Miasto strasznie pieniądze, panie przewodniczący, i miasto nie zrobi tego. I w związku z powyższym trzeba zastanowić, jak to rozbyć, bo proszę pana, żeby zbadać jedną z anten, proszę pana, trzeba badać ją na różnych wysokościach, specjalnymi sondami. I w Polskiej Akademii Nauk taki profesor od razu na emeryturze, to jak policzył jeszcze za czasów, jak działał tutaj pan Stanisławski dla mieszkańców w tejże sprawie, to takie pieniądze się w głowie nie mieści. A tych szkół, tych anten jest niesamowicie dużo w całym województwie małopolskim. W związku z powyższym na to nie doczekamy się nigdy, że ktokolwiek zleci zbadanie tej szkodliwości. Mieszkańcy Biela stanęli murem, ostro poszli i mieli pieniądze i załatwili temat, że anteny nie ma. Anteny są, proszę państwa, szkodliwe. Anteny powodują nagrzewanie organizmu. A co na tym, proszę państwa, idzie? Idzie za tym niestety choroby nowotworowe różnego szczebla. Dlaczego, jeszcze raz powtarzam, te firmy nie budują tych anten na masztach obok gdzieś tam szkoły czy na terenach wolnych, bo tych masztów nie wybudują, bo nikt się ten czas po tym nie podpisze. Natomiast są różne instytucje, że będę niby prawa, wszystko jest okej. Bo jest opinia, mają firmę, mają niby badania, badają, wydają pozytywnie. Ochrona środowiska jest również z firmą jedną, prawda, też wyda pozytywną. Sanepid również, proszę państwa, na to się nie doczekamy nigdy. Natomiast ja się troszeczkę tu przychylam za koleżanką Renatą, że rzeczywiście dużo osób w ogóle nie ma nic wspólnego z bezpieczeństwem, czy z policją czy z infrastrukturą, a podejmujemy różne decyzje. Szereg radnych miejskich decyduje, gdzie będzie market stał, prawda? A on nie ma pojęcia, bo on na przykład zawodu jest wymienia ogólnienie. Panie przewodniczący, jak nie jest tak? Nie jest tak, że radni miejscy decydują o tym, gdzie będzie market. No ale przepraszam, panie przewodniczący, jak komisje działają, jak robią na przykład prawo zaprzeczonego jakiegoś terenu w mieście, proszę pana, to w tej komisji są osoby różne. Od hydraulika po gumiarza i tak dalej, i różne zawody. I oni głosują, i oni później na sesji dają projekt, prawda? Coś jak tu na tego. Nie radni opracowują, dobrze, ale oni są decydentami w komisji. Zerczy o pozwoleniu na budowę na kredyt, to jest daleka droga. Natomiast jeżeli będzie taka wola większości państwa... To może panie przewodniczący, to może dzisiaj zapytajmy, jesteśmy praktycznie wszyscy, czy jesteśmy za tym, żeby te opinie, te projekty przygotowywać, czy też czekamy jeszcze powiedzmy miesiąc na opinię, pan się tam gdzieś zwróci do tego urzędu miasta, czy też dzisiaj przegłosujemy, czy Rada Infrastruktury, Komisja Infrastruktury ma przygotować projekty uchwał, czy też nie. Bo rzeczywiście to się tak ciągnie już praktycznie kilka miesięcy i jesteśmy w punkcie wyjścia. Może przegłosujmy dzisiaj, prawda, to, czy mamy przygotować projekty uchwał, czy nie. Nie chodzi o uchwałę, panie przewodniczący, tak żebyśmy mieli wiedzę, a ja to przewodniczący teraz ty będę wiedział, co z tym warto zrobić na najbliższej komisji, jak będzie zebranie komisji. Zróbmy tylko, żebym ja miał wiedzę, jak radni i to. Nie ma takiego trybu, żeby w ten sposób pan głosować. Nie głosować, panie przewodniczący, ja chcę wiedzę tylko, panie przewodniczący, bo jesteśmy, wszyscy mamy swoje zdanie i chcę zobaczyć, jak radni to czują, panie przewodniczący. Czegoś takiego nie ma w porządku obrad dzisiejszej sesji, tak? Nie ma umów, dyskusji. Panie przewodniczący, ja wiem, że panie przewodniczący, ja bardzo pana szanuję, ale dajmy szansę, żeśmy tyle na ten temat rozmawiali, że też nie było tutaj w punkcie dzisiaj na temat anten, to dajmy tylko krótko, żebym ja miał wiedzę, jako urzędu infrastruktury, do której wpłynęło. Ale krótko, żebym ja miał wiedzę faktycznie, jak radni do tego, bo rzeczywiście powinniśmy jako komisja przygotować projekty, a zarząd albo nam je, że tak powiem, zatwierdzi i będziemy głosować, albo nie zatwierdzi, odrzuci nam. I czy będziemy to szanować, czy nie, no to czas pokaże. Natomiast
prosił panie przewodniczący, żeby umożliwić mi, żeby dzisiaj radni, mimo że nie wypowiedzieli, to podniesie rękę, czy są za to, że projekt był przygotowywany, czy też nie. I krótko. Przynajmniej trzeba początkowo robić przewodniczący. To projekt zawsze może być przygotowywany. No wiem, ale zawsze on mogę się powiedzieć? Szanowni Państwo, ja uważam, że życiu trzeba być strasznie konsekwentnym i nie odpuszczać. Jeżeli większość Rady Dzielnicy jest za tym, że znaczy uważa, przeświadczona zewnętrznie, w sercu, w duszy i tak dalej, że parteny są szkodliwe i mamy ten przykład Biela, to proszę Państwa, musimy pozostać konsekwentni. I następnym etapem jest wypowiedzenie się, że wszystkie anteny są szkodliwe, nie tylko szkoła. W związku z tym, że pan Stanisławski tutaj zwraca uwagę, nie wiem, czy Państwo wiedzą, na piekarni na Malborskiej są nisko osadzone anteny, które jeżeli rzeczywiście wierzymy w to, to są tak szkodliwe, że można powiedzieć rozpylają niebezpieczeństwo białaczki czy innego na terenie Woli Duchackiej. W związku z tym musimy teraz podjąć działania, które będą oznaczały, że ten prywatny właściciel będzie zobligowany do zdjęcia szkodliwych urządzeń. Druga sprawa. Pan przewodniczący, jak czytał tę opinię, to zauważmy, że nie tylko promieniowanie z anten jest szkodliwe, również szkodliwe jest Wi-Fi. W związku z tym musimy się zwrócić do wszystkich dyrekcji szkół, aby zlikwidowali Wi-Fi w szkołach, ponieważ tam chodzi młodzież, która jest narażona przez Wi-Fi na raka, na białaczkę i innego rodzaju schorzenia. W związku z tym, proszę Państwa, jeżeli jesteśmy konsekwentni, bądźmy do końca, a nie wypowiadajmy się, że walczymy z jedną z siedmiu anten na Dobrzyckiej, czy jedną z pięciu anten na Cechowej. Może ja mam taki wniosek, żebyśmy zakończyli dyskusję, poczekali, co pan zrobi, bo jeszcze godzinę będziemy dyskutować i dojdziemy do wniosku, że trzeba zlikwidować telefonię komórkową, a przejść na stacjonarne. Moja propozycja jest następująca. Tak jak wspomniałem, ja ten temat prowadzę do posiedzenia najbliższego wybrania przewodniczących dzielnic. Czekaliśmy już pół roku, nic się nie stanie, poczekamy do końca tego roku, dwa miesiące. Jeżeli nie będzie zadowalającej nas reakcji ze strony władz miasta, ja będę te projekty, w tym razie mówimy o jednym projekcie, który został przygotowany na ostatnim posiedzeniu komisji, tak, to nie jest tak, że tam w kolejce czeka 10 czy 15 projektów. Jeżeli nie będzie w jakimś krótkim okresie czasu odpowiedzi ze strony władz miasta, wtedy faktycznie nie pozostaje nic innego, jak wprowadzać te projekty do porządku obrad kolejnych sesji i zgodnie z własnym sumieniem będziemy podejmować decyzję. Ja chciałam właśnie a propos tej propozycji, która jest składana tam w Radzie Miasta, bo ja słyszałam, że każda antena osobno swoje robi, ale oprócz tego natężenie, czyli sieć tych anten w okolicy ma jeszcze dodatkowe znaczenie, czyli jeżeli by była taka jedna antena i daleko nic nie byłoby, to by było o wiele lepiej niż jak jest tych anten usianych dużo, czyli żeby zrobiono po prostu taką sieć tych anten, które są już zamieszczone, bo one ze sobą jakoś współpracują, prawda? I pamiętam, jak była ta cała afera u nas tam w szkole, to były tam jakieś badania robione, że antena, która stoi na szkole, akurat dokładnie oddziaływuje na bloki, które są wyżej. Czyli dzieciom w szkole może nic nie jest, ale jak przychodzą do domu, no bo tutaj są 4 godziny 5, a przychodzą do domu i są więcej godzin, czyli śpią. I dopiero ta antena tak naprawdę działa na te bloki, które są wyżej ustawione. A oprócz tego jeszcze tylko kolejne anteny, więc może należałoby w mieście zrobić sieć tych anten, znaczy taką siatkę, plan tych anten, jak to po prostu to natężenie, siła tych anten i w ten sposób to jeszcze, nie osobno każdy przypadek,
Bo na szkole będzie i ona będzie ok, ale jeszcze będzie na piekarni, na kościele i tak dalej. Taka propozycja z mojej strony. Dziękuję. Nie, czy ktoś z Państwa jeszcze ma jakieś pytanie? Chciałbym zabrać głos w sprawie działalności komisji. Wszystko powiem, że jeszcze chcę. Pan przewodniczący chciałby jeszcze. Ale to jeszcze nie uchwały. Na ten temat. Także podpunkt A.